Ostródcy żeglarze oficjalnie rozpoczęli sezon. Jak co roku pierwszą imprezą, w jakiej mogli rywalizować, były regaty o Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Przypomnijmy, że kapitan Krystyna Liskiewicz jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła dookoła Ziemię. Na starcie pierwszomajowych regat stanęło 25 sterników. Niestety najmniej uczestników było jak zwykle w najmłodszej juniorskiej kategorii. Jest podstawowa sprawa, niestety żeglowanie, ponieważ zawsze było zajęciem kosztownym, w tej chwili wiadomo, że wymaga pieniędzy. Po prostu jeśli ktoś nie ma pieniędzy, nie będzie żeglował, bez względu na to, ile ma lat. Nawet uważam, że bardziej to dotyczy tych małych żeglarzy, młodych, dlatego że trzeba nabyć odpowiednie ubranko, trzeba dziecko zapisać do jakiejś szkółki żeglarskiej, to kosztuje. Ubranko kosztuje, z ubranka się wyrasta, no bo się rośnie, to kosztuje. Trzeba to dziecko na ogół dowieść i to nie kilometr czy dwa na zajęcia w tej szkółce i to też kosztuje. No więc jeśli rodzice nie mają odpowiedniej ilości pieniędzy, to żeglarstwa nie będzie. To była już 15. edycja żeglarskiej rywalizacji na optymistkach. W tym roku obyło się na szczęście bez deszczu, ale wiatr niestety nie sprzyjał zawodnikom. Co chwilę zmieniał kierunek, a to mocno utrudniało żeglowanie. Pogoda, jak widać, dzisiaj dopisała. Warunki wietrzne może słabe troszeczkę były, czyli przy bardzo zmieniającym się wietrze. Na starcie było 25 uczestników, juniorów i seniorów. Musieliśmy ze względu na mniejszą ilość sprzętu dokonać rywalizacji na zasadzie eliminacji, czyli odbyły się biegi eliminacyjne, następnie biegi finałowe. Wiatr był dzisiaj bardzo kapryśny dla ustawienia trasy. Musieliśmy zmieniać trasę kilka razy, dosłownie o 180 stopni wiatr się obracał. W kategorii seniorów zwycięzcą tegorocznych regat o Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz został Jacek Kuliś. Wśród juniorów bezkonkurencyjny był Antoni Kopytko. Kolejne tegoroczne żeglarskie zawody na Jeziorze Drwęskim odbędą się 9 czerwca.